Cześć, siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Od Starości do Nowości w Farmingu 22. Witam was w wiosennym odcinku. Mamy kwiecień, przewinąłem się po wszystkich sprzedażach. Jak widzicie, nasze saldo konta po prostu kwitnieje bardzo ładnie, pięknie, bo mamy aż niecałe 100 tysięcy na naszym koncie i to już jest po odjęciu naszych 50 tysięcy za spłatę John Deere'a, jak i tych nowych sprzętów. Nastał kwiecień. Jak widzicie, sprzęty już tu przygotowane do sianokosów, bo przez tą zimę bardzo nasze zwierzęta, patrzcie ile zjadły siana. Co jeszcze w dzisiejszym odcinku, to że właśnie Adam tutaj do nas przyjechał i będzie siana kukurydza. Witam cię, Adamie. Halo, Adam, o, cześć. Daj Rąsia. Cześć, siemanko. Siema. Jaki ty sprzęt masz? To nowy nabytek, no. Chyba jakiś twój. Ty tego no, Fenda jeszcze masz? Co kiedyś tam miałeś? A, Fend jeszcze jest. Fend jeszcze jest. Ile to kuni ma? Do 145? No, to 150 może ma, czy nie ma? No, coś koło. No, to ładny sprzęcik, jak na ten. Ty tam, z tego co wiem, to my się dogadywaliśmy, że ty tam ziarenka masz już i te. Tak, i mam, wszystko załadowane jest. To ja ci to tam mówiłem, że to pole tam 109 i 110 jak dobrze i to tam możesz siać. To tam siej tak jak u siebie wszystko i będzie dobrze. No dobra. Dobra. To tam się później rozliczymy jak zasiejesz. Ja tam jak skończę łąkę kosić, to podjadę. Ja przyjadę później. Dobra, albo ty tam podjedz. Dobra. To jak skończysz, to przyjedź, a jak ja skończę prędzej, to ja przyjadę. No dobra. Dobra. Okej, to się ma. Na razie. Na razie. No, także my z Adamem pogadali, Adam tutaj pięknie już jedzie swoim sprzętem, pojechał sobie siać naszą kukurydzkę, a my zasiadamy do naszego John Deere'a, którego tutaj Masejem zostawiłem, cholera, nie do tego wsiadłem, i jedziemy sobie kosić. Jeszcze tego zestawiku nie było, nie kosiłem jeszcze John Deere'kiem, także zobaczymy jak on sobie będzie dawał radę. Na pewno sobie będzie dało radę, ale jak dobrze, to się już okaże. To jest ustawione. Tak jak widzicie, mówiłem, że krowy strasznie dużo nam zjadły jedzonka. Znikło nam całe sianko, musimy praktycznie sobie dorobić i to mega dużo. Co jeszcze? Rozmnożyły nam się krowy, już wam tu pokazuję. Mamy aż 32 krówki. Słomy będzie trzeba im dołożyć, mleka jest już 8000 litrów, tu zaraz będą kolejne 8 krów, więc się rozmnażamy mega szybko i później znowu kolejne, więc za jakiś czas będzie pełna obora po prostu i będziemy sprzedawać, żeby na nich zarabiać. Trawa jest pełna, siano będzie trzeba dołożyć właśnie i gnojówka tutaj jest 50000 litrów, już było raz pełne, ale beczkę całą napełniłem, także po prostu dalej się ta gnojówka może robić. No i co, muszę coś pomyśleć nad jakimś miejscem, gdzie tą gnojówkę będziemy mogli sobie po prostu wylewać, bo jej się naprawdę dużo po prostu robi. Zobaczymy, mam nadzieję, że taki zestawik wam się w ogóle tutaj spodoba, bo nie kosiłem jeszcze John Deere'kiem, zobaczymy jak to będzie szło. Też ta faza nie jest ta najwyższa, bo bym musiał w maju dopiero gdzieś kosić tą trawę, ale przez to, że stwierdziłem, że w kwietniu zazwyczaj sieją tą kukurydzę, no to już mówię, jak Adam przyjedzie, no to już zasiejemy, już sobie kosimy trawę taka po prostu jaka jest. I tak raczej w żniwa jeszcze będzie raz siano, więc sobie na pewno je zrobimy, nawieziemy sobie później jeszcze łąkę. Nie wiem, co ile prac dzisiaj chcę zrobić, ale raczej chcę się głównie zająć łoneczką. Przetrząśniemy sobie, jak starczy czasu, to jeszcze również sobie zgrabimy. Miały być jeszcze nawozy wiosenne, ale stwierdziłem, że nie będą nawozów, bo nie mam ścieżek, a to nieładnie wygląda bez ścieżek, więc ścieżek raczej po prostu nie będzie, no i nawozów raczej też nie będę robił, po prostu rozwiozę sobie to wszystko poza odcineczkiem. Nie wiem, ile się z kosiarkami powinno jeździć w sumie, jeżdżę sobie na C4, T18 na godzinę. Myślę, że nawet spoko ta prędkość jest, bo to i tak nieduża łoneczka, a bezproblemowo sobie tutaj możemy cisnąć i to kosić. Dobra, to teraz sobie pojedziemy tak i się mniej, myślę, że obrócimy, żeby wykosić to,
Ej, ale z John Deerkiem, powiem wam, naprawdę mega ładnie ta kosiareczka wygląda. Jak widzicie, teraz myślę, że trochę większa aktywność na kanale, bo już mam odcinki 2 do przodu nagrane, bo dzisiaj wyszedł odcinek z rolników z Brzozówki, w piąteczek, a ja mam ten odcinek, nagrywam na niedzielę, na sobotę, na jutro odcineczek mam, bo teraz chcę wam troszeczkę to nadrobić i wrzucić wam parę odcinków pod rząd, żeby nie było przez, żeby po prostu wam tę nieobecność trochę wynagrodzić. No a od nowego tygodnia, czyli jak w niedzielę wrzucę ten odcinek, to później następny już będzie we wtorek jakiś odcineczek. Zobaczę, czy to będzie z rolników, czy to będzie z tej serii, czy już będzie nowa seria, bo najprawdopodobniej pierwszy odcineczek z nowej serii będzie u mnie na kanale, także wyczekujcie, już niedługo będzie. Mam nadzieję, że wam się spodoba, bo tak jak mówiłem, już jeszcze serii takiej, że jesteśmy we dwóch na jednym gospodarstwie, to nie było, i na takich większych maszynkach, takich właśnie 160 koni, coś 160, najmniejszy ma chyba 120 i później ma jakieś 140, coś w tym stylu mamy. I wam powiem, że klimat naprawdę jest mega fajny na tym gospie, fajnie mi się udało ją zrobić. Fajny mamy kombajn, bo stwierdziłem, że musimy mieć ten kombajn na tej serii. Miał być na innej serii ten kombajn, może on się też na innej serii pojawi, ale na razie póki co on się tam pojawi, bo według mnie pasuje tam idealnie. Maty to tam zdanie to zawsze swoje, tylko potwierdza i akceptuje to, co ja doradzę, bo tam wszystko na tacy podane, no to z czym on ma się nie zgadzać. Także on tu akurat przytaknął na to i powiedział, że jemu ten kombajn również pasuje. Od razu mówię, że to jest kombajn niewydany, więc to na pewno jeszcze będę mówił na odcinku tym pierwszym, bo pewno będzie pełno pytań, skąd ten kombajn i tak dalej, więc on nie będzie wydany. To od razu wam powiem, także tutaj nie będziecie musieli go nigdzie szukać, no bo go po prostu nie znajdziecie. Znajdziecie, ale po prostu w gorszej wersji. Zobaczymy sobie, tak myślę, że zaraz jak dojadę do końca mniej więcej na mapie, wiem, że to nierealne, no ale mnie ciekawi po prostu, ile on już tam zasiał. Kuźwa, szybko mu to idzie. On co, ja nie zdążę skosić tej łąki, a on to skończy. Mówię, no 4,5 metra chyba z tego co miał, albo 4, coś 4 albo 4,5 ma, ale chyba 4,5, bo ma składane to, to tam jeszcze się jeden rząd rozsuwa, także chyba 4,5 metra, a zresztą jak przyjedzie, to tam się go podpytam parę rzeczy, czy to ma 4, czy tam 4,5 metra. Nie no, zestawik wam powiem naprawdę, ten John Deerek mega tu pasuje, ogólnie on nie wygląda na tyle koni według mnie, i tutaj też Adam jak pierwszy raz podjechał zobaczyć, mówił, że też nie wygląda na 140 koni, no ale to jest po prostu 6430 premium, ale z turbinką, która mu tam 15 koni więcej daje, bo normalnie by miał bez turbinki 130, a on ma 145. Ale naprawdę mega fajny traktorek, spisuje się na medal po prostu. Do niego teraz sprzęty można kupywać. Według mnie na razie pługa na pewno nie będziemy kupywać, jak już to wymienimy gruberek, bo gruberek był, jest taki po prostu, no, z najniższej półki można rzec, bo jest po prostu mało tych ząbków, średni wałek, talerzy to też tak gównianie zrobione, więc to był tylko tak na szybko, jak byłem jeszcze trochę biedniejszy, i żeby po prostu za te 10 tysięcy jakiś mieć tam gruberek, także do niego już co jakiś ładniejszy możemy kupić. Pługa nie będę kupił ze względu na to, że czwórkę mi się nie opłaca, a piątka to będzie pociągnie, ale wyglądowo będzie za duży, więc piątka sobie poczeka na większy traktor, który będzie, no nie wiem, czy w niedalekiej przyszłości, czy w dalekiej przyszłości. Na razie teraz te pieniądze, które mam, zaraz pogadam o gospodarstwie, bo już testową gospodarkę sobie wybudowałem i już pożniłem, jak będzie ona zrobiona. Na gospę pójdzie jakieś około 80-90 tysięcy, także idealnie mamy tyle pieniędzy. Ale będzie trzeba dobrać 10-15 tysięcy kredytu ze względu na to, że mamy przecież dzierżawy. No i musimy mieć pieniądze, jak będzie nam co miesiąc zabierało. Także no, tak to wygląda. Jednak z dzierżawami, no to trzeba mieć te pieniążki. Tutaj się cofnę tylko, żeby to dokosić. Dobra. Trzeba mieć te pieniążki, żeby po prostu
móc spłacać te dzierżawy. Fajnie by było, jakby to można było spłacać pole, ale po prostu w ratach, że przez jakiś czas ono po prostu nam się spłaci. Moglibyśmy tak zrobić, bo pole kosztuje 60 tysięcy. My płacimy za nie 600 około. No to byśmy mogli przez te 10 lat spłacać je i by w końcu doszło do tego, że będzie nasze. Więc no, ale za 10 lat, za 10 sezonów, no to myślę, że my tu będziemy tak rozwinięci, że raczej dzierżaw to nie będzie trzeba. Więc no. Dobra, skończona łąka. Teraz sobie zwijamy, wracamy na chałupkę. Tu możemy dać sobie F. Zjeżdżamy, bierzemy sobie zetorka, bo zetorkiem chyba dawno nie przetrząsałem, także sobie nim poprzetrząsamy. Nie zwracajcie uwagi na tą przyczepę, ale jeszcze nie pobrałem tego moda na blokowanie osi, żeby po prostu mógł się nam, przyczepa by nam się nie staczała. Dobra, gasimy i sobie szybko idziemy. W ogóle ile nam się zostało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jakieś siedem belek, więc no słabiutko. Mam nadzieję, że starczy. Tu kamerkę ustawiłem. Dobra, i tu chyba musimy... Kurde, nie wiem, czy ja tu przejadę. Nie pamiętam, tak dawno nie robiłem się na kosów, że po prostu nie pamiętam, czy się tu zmieszczę. Tak, zmieszczę się. Tutaj również. Dobra, lecimy. W zetorze też dawno się... Kurde, na ta skrzynia tu tak ciężko chodzi, że tylko tam paluszkiem popchniesz i już działa. A tu tak ciężko, wiesz. Dobra, rozstawiamy sobie to, opuszczamy, włączamy i jedziemy z tym mapem, z tym przetrząsaniem tutaj. Mam nadzieję, że to szybko pójdzie, no idzie elegancko, no, zetorek tutaj sobie tam bez żadnego problemu daje radę. Co mogę pogadać jeszcze na temat właśnie gospodarki, to że ona gdzieś mniej więcej będzie aż do tej prawie brzuski, co jest teraz. Duża, nieduża, ale chcę mieć trochę większy plac na maszyny już przyszłościowo, także po prostu to już jest gospa, to będzie dobudowa gospy, bo ja ciągle mówię przebudowa, to będzie po prostu dobudowa gospy, więc no niestety, no będzie to tak troszeczkę inaczej wyglądało niż zazwyczaj. Oj kurde, na żem przywalił w tink, no tam nic się chyba nie stało tragicznego. To będzie też inaczej, bo zazwyczaj jak się już buduje gospę większą, to się buduje całą, a u mnie będzie tak, że przód gospy totalnie 60, tył gospy zetor, a z lewej strony gospy John Deere. Więc no, tak to będzie mniej więcej wyglądało, ale później tak myślę właśnie, jak chcę pociągnąć sobie tą serię, nie mówię teraz o zakończeniu, tylko ogólnie o tej gospie początkowej. Chcę to pociągnąć tak gdzieś do setnego odcinka, coś koło tego. I wtedy na setnym odcinku zrobić typową przebudowę już calutkiego gospy. Wyrównać wszystko do zera i wymyślić jakąś piękną, ładną gospodarkę. Ciężko mi będzie się z nią pożegnać, bo naprawdę mega ładna mi wyszła i wiele pytaliście się o save'y i tak dalej. Więc wtedy myślę, że wam tego save'a wydam na ten etap jak będzie. Żebyście po prostu też nie byli pokrzywdzeni, że mówiłem, a tak nie zrobiłem. Więc wtedy najprawdopodobniej również wam tego save'a wydam i sobie po prostu wy możecie mogli pograć na takim save'ie, jak ja sobie tu nagrywałem przez te 100 odcinków. No a później będzie już troszeczkę większe maszynki z większym klimatem, trochę już starszym, się starszym pod względem nowszym, o, z nowszym klimatem, więc dlatego właśnie taki plan się kryje w mojej głowie. Co z tego wyjdzie, nie mam pojęcia, mam nadzieję, że się uda. Ale jak się nie uda, no to się mówi trudno, ale miejmy nadzieję, że wszystko wypali. Teraz jeszcze jak będą te świnki, to myślę, że z nich też się fajne pieniądze będzie zarabiało. Co mogę jeszcze powiedzieć, że trochę na tej serii ogólnie jest tak, że ja się czuję rozwinięty, tylko że mam dosyć mało pól, ze względu na to, że ja mam pola duże. I tych pól jest po prostu, ja mam na przykład chyba 4 pola, ale przez to, że one są tak około hektara, półtora, no to wydaje mi się, że mam mało pól. O kur... Właśnie. Mówiłem, przez to nie hamowałem, bo ja mam gniecenie i że też tam wjechał przednimi kołami trochę pszenicę, ale dobra. Nic nie szkodzi. To się tam później... Ona jakoś tam odrośnie później. Dobra, zostanie nam tylko tyle.
I będzie zrobione, także myślę, że sobie na spokojnie jeszcze prasowanie ogarniemy. Jak gadałem z Adamem, to on tam mówi, że tysiaka da po znajomości, że ma dać i okej, ja mówię, spoko, fajna cena, bo to nie ma na co oszczędzać, bo to samemu sobie tego i tak nie ogarnę i tak, bo nie ma on do silnika do kukurydy. A jak będą świnie, to na pewno się zakupi, bo będą wtedy buraki, żeby dawać świniom po prostu buraczki. No to będą buraczki i wtedy to już myślę, że na pewno sobie zakupimy ten ten po prostu jak to się mówi, co ja miałem mówić, siewnik do kukurydy, więc no dostałem wiadomość właśnie na telefon, że nasiona brakły naszemu tutaj Adamowi. Ja teraz skończyłem właśnie, skoczę szybko do garażu zobaczyć, czy ja mam jakieś nasiona, bo jak nie, tu jest problem, to będę musiał szybko zrobić cindzie i jakoś to ogarnąć, ale z tego co ja tutaj widzę, to ja chyba nic nie mam. Dobra, także widzimy się po krótkiej przerwie, ja skoczę szybko do sklepu po parę worków, bo jednak tego brakło. No i widzimy się po krótkiej przerwie, wpadliśmy tutaj szybko do Adama, skoczyłem z buta, jak już tutaj byłem, podrzuciłem mu chyba tam 2-3 worki, żeby po prostu już dosiął, bo to i tak dużo nie idzie, pięknie zasiane, tylko nie patrzcie na tekturę, że ona idzie tak, a Adam się tak, no ale po prostu już tak wyszło i tak trzeba po prostu siać. Wymaga wałowania też napiszcie, czy ja mam wałować po tym, czy mam nie wałować, także nie wiem. No pięknie. Trochę dymi, ale ten ładny on jest. Naprawdę podziwiam tu rączka pięknie na joysticku. Kurna. Klasa. Dobra, ja idę do siebie, bo czas nagi. O, tu pięknie nas rzepaczek rośnie. I tutaj rośnie co? Też również rzepaczek nasz. Wsiadamy do Zetora i jedziemy sobie. Wziąć masejka i zaczynamy zgrabiać. Zaczynamy sobie zgrabiać naszą tutaj łąkę. Bo i tak mam jakieś teraz 17-18 minut, więc możemy sobie tutaj pozgrabiać. Dobra, zostawię sobie to wszystko tu. Nie będę nigdzie parkował. Zgrabiarka, kurde, bole mole. Gdzie jest zgrabiarka? Zgrabiarka jest tu, dobra. Odpinamy, on jest odpięty? Odpięty. Odpinamy, oj, masejku. Co się stało? O, dobra, kamerkę. Jedyneczka, jak widzicie, masejek umyty, prosiliście, żebym umył, no to go umyłem. Zetora już zapomniałem umyć, wody brakło, woda droga, więc Zetor tak połowicznie jest tylko umyty, bo ile starczyło wody, tyle umyłem. Dobra, stój, podpinamy teraz pięknie wałek, to i teraz jakby stąd tu wyjechać, bo tu mamy tak, które lipnie z wyjazdem, ale musimy chyba se po prostu wycofać. Mam nadzieję, że ja się tutaj tak złamię. Dobra, klasa. To mistrz kierownicy ze mnie od razu. Dobra, pięknie. Zetorek, aż Jezu, Zetorek. Masejek, kurde, tak dawno nie był umyty, że wygląda po prostu jak błędówka z salonu wyjechała. Więc no. Wjeżdżamy, to chyba na dwójce się tu robiło. Muszę jeszcze się pobawić ze skrzynią masejku, bo ta trójka jest jak czwórka. Czyli jedzie tyle samo, tylko że na czwórce mniejsze są obroty. Na tej trójce trzeba dać troszeczkę mniej mniej tej prędkości. Dobra, odpalamy i lecimy z tym tutaj naszym zgrabianiem. Dobra, co tak myślę, że zgrabimy sobie tak dwa tutaj te pokosy, żeby tu było tak zgrabione mniej więcej, o, tak z tyle, i żeby to było po prostu oddzielone. Dobra, ogień. Ogień na tłoki na tej dwójce, możemy sobie bez problemu tam jeździć, mu się raczej nic złego nie stanie. Dobra, i teraz myślę, że pojedziemy sobie, jakby sobie tu teraz pojechać. Jedźmy sobie, nakręćmy i dograbimy jeszcze do tamtej strony, żeby to jak najbardziej odsunąć tutaj od naszych długich przejazdów. Zgrabianiu, możecie mnie okrzyczeć, możecie mnie nie okrzyczeć, nigdy nie byłem dobry, nie wiem jak to się dobrze robi. Więc no muszę się podszkolić jednak, bo nie mam pojęcia, czy to dobrze robię, czy źle robię. Jak źle, to napiszcie mi w komentarzu po prostu, jak to się powinno robić. Jak widzicie, teraz jest piątek, a ja mówiłem, że będą live'y.
ale przez to, że nagrywam dla was odcinek o 21, żeby był i miałbym troszeczkę spokój, no to po prostu live'a nie będzie. Postaram się, żeby był w sobotę, ale czy będzie, no to też tego nie wiem. Jak będzie, to może go zrobię nad ranem też, jutro zobaczę, przemyślę to. Będzie nad ranem, to gdzieś koło 10, może 12. Zobaczymy, czy będzie mi się chciało, czy mi się będzie chciało wstać, bo to jest najważniejsze w sumie. Bo jak wstanę, no to już i tak będę siedział na kompie, i tak będę siedział na kompie, więc po prostu zobaczymy, czy zmontuję dzisiaj odcinek, czy zmontuję go jutro, bo muszę zmontować dla was jeszcze na jutro odcinek, bo jest nagrany, ale trzeba go zmontować, to jest ten chaotyczny odcinek, co nasypaliśmy na naszą przyczepkę przepiękną, która jeszcze musi zostać sprzedana. Która musi być zostać sprzedana ze względu na to, że nasypaliśmy na nią pszenicę, zajaliśmy na skuba, a z niej się wyładować nie dało. Także no, przepiękna po prostu przyczepa, która bierze zboże, ale już nie oddaje. Więc no niestety bywa i tak z tymi modami. Dobra, tu myślałem, że drzewo przyhacza, ale jednak się udało bez takich tutaj komplikacji. Myślę, że będę zgrabiał sobie to tak długo, aż Adam tutaj do nas nie przyjedzie. Powie, że koniec i wtedy jak on tu jeszcze będzie, to zakończymy sobie ten odcineczek, bo tak sobie jeszcze też zobaczę, ile on tam ma. No, już jemu niedużo zostało, więc postaram się jak najwięcej zgrabić, ale ile się uda, tyle się po prostu uda. Kwiecień mamy, następny odcinek najprawdopodobniej to już będą żniwa, więc bizona będzie trzeba odpalić w zimę. Przepalony był bizon, bo trzeba było nim wyjechać, żeby owiec wyciągnąć. Więc bizon został przepalony, odpalił, piękny, uczysty, umyty, nawet nie zakurzył niczym, więc wyszorowałem go tak, że nic tam po prostu zakurzonego nie zostało. Dobra, tu se aż tak dograbimy. Metę masajem ledwo tu wykręciłem koło tego płotu. Dobra, teraz lecimy sobie tu z powrotem i zgrabiamy se w tą stronę. No tu wołtało, pomyślałem, że mi się uda, ale oczywiście, że się nie udało. Tak, wziąć wszystkiego, dobra, i teraz trochę bliżej, żeby te pokosy nie były nie wiadomo jak wielkie. I tak sobie można tu przy tym przynąć. Teraz przydałoby się trochę szerzej jechać, bo tak to ja gówno zabieram tego siana stąd. Tylko dograbiam te resztki, no ale jak już tak już wyszedł pokos, no to już tak musi zostać i tyle. Lecimy sobie i myślę, że już niedalekiej w przyszłości będziemy sobie również też wymieniać nasze sprzęty zielonkarskie, bo będę myślał też nad kupnem łąki. Ja to tak myślę nad wszystkim, ale na nic kurde pieniędzy nie będzie. No ale za marzenia nie karają, więc no myślę tak, no bo lubię mieć plan, co ja chcę zakupić, czego ja nie chcę zakupić. Jeszcze muszę sobie to popisać wszystko, bo jak znowu wyjdzie mi jakaś przerwa, kurwa przywaliłem. Jak wyjdzie mi jakaś przerwa, no to po prostu, żebym wiedział, co ja chciałem po tej przerwie zakupić, lub coś w tym stylu. A teraz jak tyle krów jest, będzie zaraz, nie wiem ile do tej obory nawet wchodzi, chyba 40, a mamy 32, to się rozmnożą raz i te już najstarsze po prostu sobie sprzedamy, no i tamte następne będą się rozmnażać i tak cały czas, żeby mogły się jakieś rozmnażać. A my po prostu będziemy sprzedać, no to wtedy już ładnie mleczko będzie też cisnęło przy 40 krówkach. I jedzenie będzie dla nich będzie też szybko ubywało. I co? Myślę, że to już będzie na tyle w tym odcinku, bo i tak mi zostało dosyć sporo. Dobra, to sobie opuśćmy. Ile mu zostało? No, on już po przecznach, także przebiegniemy się do niego i zakończymy tam odcinek i tyle. Dobra, szybko biegnę do końca i będziemy sobie kończyć, gdzie on tutaj jest. Łach, pięknie się je. Dobra. Ty, starczy ci tych nasion? No spokojnie, jeszcze tam jest dużo. Dobra, to co? Ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kurna, kamera się zepsuła. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Ja tutaj ci rzepaczek wjechałem. Noż ty, cholero. No dobra, ciul. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Łapeczka, subik i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.